Cześć. Dzisiaj już kolejne, czwarte nasze spotkanie, w którym zajmujemy się mikserem LV1 oraz wtyczkami audio firmy Waves. Miksujemy nagranie zespołu oryginalnie wykonywane przez zespół Demono, Kim naprawdę jesteś, a nasze nagranie wykonała grupa muzyczna z MDEK-u, czyli Miejskiego Domu Kultury na Ochocie, pod kierownictwem pani Joanny Karpińskiej. W naszych ostatnich odcinkach zajmowaliśmy się instrumentami muzycznymi, w sensie zrobiliśmy na początku całą sekcję bębnów, potem zrobiliśmy wszystko, co się wiąże z instrumentami szarpanymi, czyli gitara, bas. Zrobiliśmy w kolejnym odcinku wszystko, co dotyczyło elektroniki, a dzisiaj pora na wokale. Pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak powinno się zrobić, to zastosować grupy. W analogach nazywało się to VCA, tutaj nazywa się to DCA-Link, po to, żebyśmy mieli kontrolę nad instrumentami w całości. Zrobiłbym na przykład pierwszy link na całych bębnach, czyli od stopki do hi-hatu, drugi link od basu do instrumentów perkusyjnych oraz wszystkie wokale wrzuciłbym do naszej grupy drugiej, którą będziemy potem obrabiać, czy nazwijmy to taka grupa, nazwijmy to prawie analogowa. Sprawdźmy też, nazwijmy może te kanały w naszych linkach, żebyśmy się łatwo orientowali, co gdzie jest, czyli ten link pierwszy nazwijmy po prostu DR jak bębny, a drugi jako instrumenty. I możemy zamutować całe bębny i faktycznie one się wyłączają. I wszystkie instrumenty miutujemy, faktycznie zostają same bębny. OK. I spójrzmy na wokale, jeżeli teraz całą naszą grupę podniesiemy. Tak jest, mamy. Żeby nam łatwiej było pracować, właśnie na chwilkę tylko zamiutujmy bębny i zamiutujmy instrumenty i przyjrzyjmy się wokalom. Jest trochę przesłuchów z mikrofonów na wokalach. Więc zastosowałbym na każdym z tych tracków plugin, który nazywa się Airvox. Jest to bardzo fajny expander, delikatnie działający, który świetnie się nadaje do wokali. Czyści po prostu bardzo ładnie tło. Z tego pluginu też użyłbym delikatnej kompresji, która jest bardzo fajnie dostosowana właśnie do wokalu. I takie ustawienie szybko za pomocą myszki skopiujemy na pozostałe kanały, czyli na numer 2, na numer 3, na numer wokal numer 4 oraz na wokale numer 5, 6, 7 oraz 8 i 9. Dobra. Teraz popatrzmy tylko, bo na przykład mamy paru śpiewających panów i im na pewno przydałoby się trochę dodać średnicy, żeby łatwiej im było się przebijać. Czyli takie granice typu 3 kHz powiedzmy. I jest jeszcze jeden pan na mikrofonie numer 5. O, zdecydowanie przyda się mu właśnie. Powiedz, kim jesteś, kim. Od razu mówię, że wiadomo, że to są dzieci, to są amatorzy, więc nie czepiamy się żadnych rzeczy intonacyjnych. Traktujemy to jako poglądowy miks. Powiedz, kim Dobrze, mamy całą grupę naszych wokali i teraz zastosowałbym na tej grupie, zastosowałbym kompresor i użyłbym do tego celu pluginu CLA2A. Teraz skoczył mi CLA3A. Jest to bardzo fajny kompresor stosowany do wokali. Opiera się on na fotoceli, czyli elementem, który redukuje dynamikę, są elementy optoelektroniczne. Zobaczmy, jak zaczną śpiewać, ile tej kompresji nam jest potrzebne. Jak na imię masz? Na co się porywasz? Na razie śpiewają tylko dwie osoby, więc nie ma tutaj co przesadzać. Myślę, że w granicach
Z 55 to będzie dobre takie ustawienie startowe. Dodałbym też do tej grupy Afexa, czyli ten harmonik, taki enhancer, który dodaje jasności, ale nie na zasadzie korekcji podbijania górnej częstotliwości, tylko na zasadzie dodawania harmonicznych. Posłuchajmy, jaka znaczna różnica jest w momencie, w którym mamy Afexa i jak wygląda sygnał bez niego. Kim naprawdę teraz jesteś? No, zdecydowanie słychać różnicę. Zobaczmy też nasz kompresor, jak pracuje. No, jak śpiewają wszyscy, to trochę za mocno. Kim naprawdę teraz jesteś? Takie 3-4 decybele nas interesuje, żeby w całości zabrać. Jak się dziś nazywasz? Dobra, fajnie. Kim chcesz teraz być? Okej, teraz sprawdźmy sobie, bo na całej grupie możemy wysłać sygnał do efektu, który zrobimy sobie na kanale, który się nazywa VoxRef. Zobaczmy tutaj, żeby to było ładniej widać. Będziemy go tutaj mamy, tu efekty. I zastosujmy do tego celu również CLA. CLA efekt. Okej, posłuchajmy. Na pewno nie tak ekstremalne rzeczy nas nie interesują, czyli tak, drive możemy wyłączyć, room możemy wyłączyć, na pewno direct nas nie interesuje, czyli nie interesuje nas czysty sygnał, ponieważ my korzystamy tylko z powrotu, czyli sam efekt nas interesuje, żeby słyszeć. Tu bym zmienił efekt na ósemkowy i ten quarter może być ten ćwiartkowy delay. No słychać, że bardzo fajnie gra. Dołóżmy do tego teraz nasze pozostałe instrumenty, czyli wracamy do zakładki Link DCA i odmytowujemy bębny oraz instrumenty. Trochę za dużo. No i co? Jeszcze może odrobinkę panoram by się przydało zrobić też. Żeby to nie było wszystko takie...